16 grudnia 2018 roku. To w tym miejscu, które teraz widzicie, zaczęły się pierwsze losy i podwaliny grupy Bob Company PMC ASG Team Gliwice. Tutaj koledzy mnie zabrali pierwszy raz. Jeszcze nie wiedziałem, czym to pachnie. Jeszcze nie wiedziałem, jak moje życie będzie wyglądać za 5 lat. Teraz, jak wiecie, jest nas 13, a niedługo będzie nas jeszcze więcej. W tym miejscu gramy czasami na bardzo, bardzo nietypowych grach, które się nazywały kompozytowe wojny. Część z Was tutaj już była, część druga z Was tutaj dopiero będzie. I tym filmem chcę Was zabrać w podróż po tych 5 latach, które niedługo nam stukną jako grupa, ponieważ dobrze wiecie, że właśnie teraz jesteście wszyscy na urodzinach grupy. Za chwilę Wąski dostanie prezent, za chwilę będzie kupa śmiechu. Zobaczmy, gdzie to doszło. Czym jest dla mnie Bad Company? No ta grupa nie przyniosła mi nic innego, jak tak naprawdę, jak wiecie. No wyniosłem z niej bardzo dużo. Depresję, dziurę w budżecie. Przysporzyło mi to wiele problemów w życiu, bo musiałem się tłumaczyć na policji. Dlaczego jakiś pies biega z jakimiś debilami po lesie. No wiele dziwnych rzeczy się zdarzyło przez te 4 lata i nie ukrywam, że no chciałbym te lata po prostu usunąć z pamięci, nie? Nie będę ściemniał. Nazywam się Mateusz Rydel. I sobie teraz na poważnie, nie? Czym jest dla mnie Bad Company? Jest to grupa, która dała mi wiele w osobistym rozwoju. Zaczynałem jako dziecko. Można powiedzieć, że Remik wyciągnął mnie z domu, nasz założyciel, wspaniały prezes. Poznałem wielu ciekawych ludzi, takich jak Cinek, Michał. Poznaję cały czas nowych ludzi, jak Tajfun, Czosnek. Chyba Czosnek. No bardzo ciekawa grupa, bardzo fajna grupa. Cały czas się rozwijamy, idziemy do przodu. Myślę, że to była dobra decyzja napisać do Remika jakiegoś typa z łysizną na profilowym. Czemu chce zacząć biegać, strzelać się po lesie na kuleczki. Pierwsza strzelanka było mokro, było fajnie, ale było mokro. Wróciłem do domu, matka mnie prawie zabiła. Było fajnie, no. No już. Jest dla mnie Bad Company? A czym może być banda przygłupów dorosłych, biegających z pistoletami na kulki? Jest dobrze, rozwijamy się. Jak widać, fundusze też są dobre. Fajne chłopaki, naprawdę. Ciepłe, miłe. Bad Company to jest to, czego w życiu mi brakowało. Czym jest dla mnie Bad Company? Dla mnie to przede wszystkim 5 lat wielu wspaniałych gier. Jest to dla mnie przede wszystkim ekipa. Jak wiecie, ekipa, która ostatnimi czasy rośnie dzięki Wąskiemu. Gdzieś tu był, tylko się kurwa stracił. Jest to, co jeszcze mogę powiedzieć, fajny klimat. Bardzo często sobie ktoś jaja robi. Nawet nie spodziewalibyście się kiedy. Zresztą co ja wam będę opowiadać, wy wszystko wiecie, widzicie zawsze jak to jest na grach, to tak samo tradycja prezentowa, którą wprowadziliśmy, czyli składanie się na prezent dla solenizanta, tak jak dzisiaj zresztą mamy trzech,
I też fajnie widać współpracę grupy w tym wszystkim i mam nadzieję, że nigdy nam się to nie urwie, że zawsze będziemy mogli się wygłupiać, razem grać, razem spędzać czas na fajnych grach i pielęgnować to, co budujemy, nie? Czym jest dla mnie Bad Company? Dla jednych hobby, dla innych ucieczka od codzienności, a dla jeszcze innych chuj wie. Ja jestem z tej trzeciej grupy. Nie no, żartuję. Ogólnie to zacząłem sobie tak sobie strzelać, żeby sobie uciec jakoś od codzienności, bo faktycznie kurde zapierdalać tylko cały czas w robocie i tak dalej, no to ileż można, co nie? A takie właśnie strzelanki to jest coś, co faktycznie zawsze mnie kręciło, czy to właśnie w jakiejś na w realu, czy to właśnie na jakichś konsolach. No i fajnie jest sobie właśnie poprzyjść, dostać trochę w pierdol, też poszczelać do ludzi. Ogólnie cud miód, polecam każdemu. Put down our guns. I have crossbows. We'll put down our weaponry on the count of three. Okay. You ready? I'm ready. One, two. Two. Czym jest dla mnie Bad Company? Bad Company to jest grupa, w której czuję się pewnie, mogę z nimi pożartować i dzieje się bardzo ciekawe rzeczy. Czym jest dla mnie Bad Company? W zasadzie grupa debili biegających z replikami i szlejąca się kuleczkami plastikowymi. What the fuck is this piece of shit? A tak na serio? Uczę się w mundurówce, więc tak trochę pasja, militaria. Lubię sobie pobiegać, się zmęczyć z fajną ekipą. Czym jest dla mnie Bad Company? To proste. Rodziną, taką patologiczną, ale rodziną. Grupą fajnych kolegów, którzy uciekają od żon, by poszczelać i zapomnieć o dniu codziennym. Czym jest dla mnie Bad Company? Ekipą zgranych wariatów, z którymi się dobrze idzie pobawić. Co więcej, no. Co ja mam gadać, kurde. Czym jest dla mnie Bad Company? Bad Company jest dla mnie świetną ekipą, z którą realizujemy wspólne pasje od czasu do czasu. Chciałbym, żebyśmy to robili częściej. Jest to też świetne forum dyskusyjne, na którym można poruszyć czasami kontrowersyjne tematy i nie bać się odrzucenia, a po prostu o nich porozmawiać. Mówię tutaj szczególnie o poprawności politycznej. Oraz jest to grono ludzi, z którymi świetnie spędzam czas i dobrze się bawię. Czym dla mnie jest Bad Company? Jest to grono ludzi, które lubię poszczelać. Dla mnie to jest coś jak na zasadzie dla komara krew. Ja tego po prostu potrzebuję. Też nie wiedziałem wcześniej, że takie coś w ogóle istnieje. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tutaj jestem. Bo poznałem mega fajnych chłopaków, którzy dzielą tą pasję razem ze mną. Także wielkie dzięki i wielki szacun dla was. Czym jest dla mnie Bad Company? To jest zajebista, jedyna w swoim rodzaju grupa ASG na Śląsku. Czuję się tutaj jak rodzina. Naprawdę jestem wdzięczny, że tutaj mogłem dojść. Świetnie się bawimy. Jest naprawdę zajebiście. Czym jest dla mnie Bad Company? Pod względem airsoftowym Bad Company jest dla mnie spełnieniem hobby. Ponieważ odkąd zacząłem grać w airsoft od techniku, zawsze chciałem iść do jakiegoś teamu. I wstąpiłem do Bad Company, gdzie historia jest zajebista. Moi drodzy, mamy zajebistą ekipę, do której lecimy na różne pola i tworzymy niesamowite historie, wymieniamy się szpejem, ale też mamy super ciekawe i zajebiste scenariusze airsoftowe. To poza tym jest niesamowita ekipa, której są niesamowici i ciekawi ludzie, którym można po prostu się raz na tydzień wyrwać, a nawet więcej i się zajebiście zabawić. Ja jako Zaru jestem w Bad Company już prawie od 5 lat, więc jestem tutaj dość, można powiedzieć, weteranem.
I pierwszą właśnie przygodę airsoftową miałem tutaj, na świniarni. I pamiętam, jak wszedłem po raz pierwszy, jako jeszcze rekrut, cały byłem tutaj lekko posrany i już miałem wyciągać szpej i nagle samolot mi się zaciął. Wtedy już nie wiedziałem, co zrobić, bo byłem pierwszy raz tutaj w airsoftie w Gliwicach. Wtedy poszedł nasz dowódca Remix i wtedy mi pomógł i się włamał mi do samochodu. I to była super pierwsza historia i potem za każdym razem, jak byłem, to wszyscy tylko Michał, czy masz kluczyki. Dla mnie Bad Company jest naprawdę super ekipą. Kontynuując, graliśmy tutaj na świniarni, ale potem jakby lekko się grupa rozpadła. Wtedy było nas tylko trzy, trzech w tym ja. I trochę przycichło, ale potem zostałem zaproszony do jednej z najlepszych pól airsoftowych, Battlezone Arena Gliwice i sobie super zaczęliśmy grać i grupa rosła i powiesz, no szczerze, jak teraz jestem tutaj od 5 lat, to teraz widzę, jak ta grupa nabiera super tempa. Się robi coraz lepsza ekipa, coraz lepsze frajdy i lepsze imprezy. Narka. Czym jest klasyczne duo? To nic innego jak relacja przybranego syna z jeszcze bardziej przybranym ojcem. Patologiczna relacja. Zaczęło się od tego, że jak już słyszeliście, po niemal całkowitym rozpadzie grupy w 2020 roku zostaliśmy tylko w trzech. Ja, Andrzej i Zaru. I było tak, że Zaru chodził na studia, bo mu się zachciało studiować. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co mu to, jak dalej pracuje jako sprzątaczka w Carrefourze. I nie było nikogo, żeby grupa przeżyła. Musieliśmy postawić na wszystkie karty na jedno. To była walka o przetrwanie, bardzo ciężkie. On nie jeździł. No jasne. W 2022 roku bodajże zaliczyliśmy, jak dobrze pamiętam, chyba z 20 gier w ciągu 12 miesięcy, nie? Czyli bywało tak, że... Dokładnie, bywało tak, że... przyjeżdżaliśmy na bitwę o miasto, a potem jeszcze zostawaliśmy na aftermatch na Battlezone Arena i to było chyba z 7,5 godziny gry, 13 km z buta, ja potem z torbami nie umiałem wejść do góry, ale wiadomo, morda zadowolona była. Jeszcze nocki, czyli tygodniowo robiliśmy 2,5 gry tak naprawdę. Tak, zdarzały się nocki, w Kozłowie była nocka i tutaj była nocka. No. I w sumie dzięki temu grupę teraz mamy tak dużą, bo... Ja też w pewnym momencie już się zastanawiałem, czy to zamknąć w pizdu, bo zostaliśmy we dwóch i pytałem ciebie, nie pamiętasz, pytałem też jego, czy będziecie jeździć i Michał, tak, będę jeździć, tylko ogarnę studia i
Jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jest rzesza ludzi, są kolejni chętni. Jak dalej pójdzie, to będziemy robić swoje prywatne gry na 60 osób, nie? Tak naprawdę, gdyby nie to, że po rozpadzie grupy znaleźliśmy arenę i to, że chciało nam się jeździć, prawdopodobnie by nas by tutaj po prostu nie było. Byłoby bardzo ciężko. Bo nie byłoby ciężko. Komu jeździć, komu organizować, komu zbierać ludzi. Było nas tylko dwóch. Dokładnie. Tak chodziliśmy na otwarte gry, więc ludzie byli, bo ludzie przychodzili, więc my po prostu wyszliśmy na otwartą imprezę, na której było do kogo strzelać. Miało to jakiś sens i potem Michał zrobił wreszcie te studia. Dalej nie jeździł. Załatwił kolegę, załatwił Cinek, wtedy dołączył do nas, potem ja dołączył Kuba. Kolegę. I tak z pięć osób już coś dało się zrobić. Nie? W praktyce cztery. A tak naprawdę... Kuba to jest Kuba. Gdzie jest Kuba? Właśnie, gdzie jest Kuba, nie? No. I tak doszliśmy do tego etapu, że teraz siedzicie wszyscy knajpie i patrzycie na ten... na te wypociny nieudanego Polańskiego. Wytwór wyobraźni naszego dowódcy. Mamy swoje porąbane psychicznie grono, nie? Wiecie, tak miało być fajnie, a wyszło jak zawsze. No. Pamiętajcie, klasyczne duo to fundament grup. Czym jest dla mnie Bad Company? A wie pan, to nie jest tak, czy czym jest, czy czym nie jest. Gdybym miał powiedzieć, co cenię najbardziej w życiu, powiedziałbym, że ludzi. Właśnie tych ludzi z Bad Company. Ponieważ na początku to miała być taka zwykła po prostu strzelanka, raz na ruski rok wyskoczyć i postrzelać. Nie spodziewałem się, że się tak wkręcę właśnie w tą ekipę, że się tak zgramy, że poleci to dalej. Strój cały, znaczy mundur, całe oprzyrządowanie, replika nowa, którą dzięki polecił nam zajebisty nasz dowódca. Tak, trochę wazeliny musi być. Także to jest to bardzo fajna, zgrana ekipa. Jest to super zabawa przede wszystkim. Ta atmosfera, którą budują właśnie ci ludzie. I to nie tylko z Bad Company, ale również rekruci, którzy do nas dołączają, również ludzie z zewnątrz. Po prostu jesteśmy fajną ekipą. Pomódka. Gadaj. Gadaj. Bad Company. Oni są całkiem spoko. Oni do niczego nie zmuszają. Naprawdę, są fajni. Koniec tego pieczy. Jak już pamiętacie, mówiliśmy o miejscu, na które przerzuciliśmy się na gry. Jak widać, jesteśmy na Battlezone Arena, jedno z najlepszych miejsc do ASG na Śląsku, które szczerze polecam i dzięki temu miejscu tak naprawdę nasza ekipa przetrwała, bo mieliśmy gdzie jeździć na gry, tak jak już mówiłem wcześniej, i było z kim grać, tak? I można tutaj naprawdę fajnie spędzić czas, można zrobić prywatną imprezę, można zrobić wieczór kawalerski, można zrobić przeróżne szkolenia, w pracy się dogadać i naprawdę nieźle się zabawić. Tak więc jak nie będziecie wiedzieli, gdzie przyjechać, się wyżyć i pograć, to przyjechać właśnie tu, na Battlezone Arena Gliwice. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy warto było zakładać ekipę, mimo tego, że na początku byłem sam, i liczyłem na to i miałem nadzieję, że to się uda, że założymy ekipę i że ekipa będzie i będzie się działo to, co dzieje się dzisiaj, a w życiu by mi to nie przyszło do głowy, to tak warto było i nie żałuję ani jednego dnia. Widzimy się później. Is it worth it? Oh yeah, it's worth it. If you're strong enough. Yeah, and that's why they call me. Rebel souls,
why they call me.